Cześć, tu Natalia z projektu Natura. Miłego oglądania. Coraz rzadziej mamy okazję chodzić boso na zewnątrz. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest to niezwykle dobre dla naszego zdrowia. Jesteś ciekawy dlaczego? Zostań z nami, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Wbrew powszechnemu przekonaniu, chodzenie boso rzadko przyczynia się do zachorowania na przeziębienie lub grypę i jest często zalecane przez lekarzy. Zdaniem ekspertów, zdejmowanie butów podczas spaceru pomaga nam utrzymywać równowagę, poprawia umiejętności motoryczne, koryguje postawę i gwarantuje stabilność kroków. Szczególną uwagę warto zwracać na dzieci, które dopiero uczą się chodzić i stawiają swoje pierwsze w życiu kroki. Chodzenie boso jest podstawą rozwoju ich stóp i umiejętności chodzenia. Poza tym chodzenie boso pomaga dzieciom wyostrzyć zmysł dotyku oraz odczuwać różnice temperatur i tekstur, co również działa stymulująco na ich psychikę. Lubicie chodzić boso po trawie? Zwłaszcza latem, kiedy ścieli się jeszcze na niej rosa? A może są tu amatorzy chodzenia po ostrych kamieniach? Czy wiesz, że dzięki chodzeniu na bosaka nasze stopy mniej się też pocą? Ta informacja będzie przydatna zwłaszcza dla tych, którzy cierpią na grzybice stóp lub paznokci. Chodzenie na boso umożliwi Ci szybsze wyleczenie, a nawet uniknięcie tego wstydliwego problemu. A teraz uważaj, bo choć na pierwszy rzut oka może Ci się to wydać niewiarygodne, udowodniono, że chodzenie boso po kamieniach o różnym kształcie i teksturze może czynić prawdziwe cuda dla naszego zdrowia. Według chińskiej praktyki akupresury, podczas chodzenia po kamieniach gołymi stopami pod wpływem nacisku na odpowiednie punkty, są one stymulowane. Należy pamiętać, że w naszych stopach, które noszą nas każdego dnia, znajdują się zakończenia nerwowe, ściśle powiązane z wieloma narządami naszego organizmu. Dlatego też chodzenie na bosaka po kamienistej ścieżce ma potencjał poprawy napięcia ciała. Chodzenie boso po kamieniach, a nawet kamiennym chodniku ćwiczy mięśnie zaangażowane w robienie kroków. Poprawia to równowagę, stabilność, a nawet szybkość, jednocześnie zmniejszając skutki starzenia się. Reguluje ciśnienie krwi. Według badań opublikowanych w czasopiśmie American Geriatrics Society przeprowadzonych na starszych pacjentach, regularne spacery po kamiennym chodniku pomagają obniżyć ciśnienie krwi. Po 2 miesiącach 3 do 4 godzin ćwiczeń tygodniowo ciśnienie krwi pacjentów było niższe od tych, którzy chodzili po zwykłych powierzchniach w butach lub nie uprawiali w tygodniu żadnej aktywności fizycznej. Jeśli mieszkasz więc na ulicy wyłożonej kostką brukową i masz ochotę pochodzić na bosaka po kamiennym chodniku, oto wskazówki. Robiąc pierwsze kroki na boso po gołej ziemi, staraj się napinać pięty i rób małe kroki. To zmniejszy nacisk na stawy i podeszwy. Podczas kolejnych kroków staraj się przekładać ciężar ciała na mały palec na zmianę z dużym palcem, tak by się nie przewrócić. Co najmniej 2 kroki naprzemiennie z naciskiem na każdą ze stron. To wzmocni mięśnie wokół Twoich kolan, a przy okazji wysmukli mięśnie nóg i stóp. Jeśli nie chcesz odczuwać dyskomfortu, pamiętaj, że jest to bolesne głównie na początku, zanim stopa nie przyzwyczai się do poziomu nacisku na nieznany grunt. Jeśli po 20-minutowym spacerze będziesz odczuwał duży dyskomfort, obłóż stopy lodem i pozwól im odpocząć. Trzeba również zwracać uwagę na teren i stawiać swoje bose stopy bardzo ostrożnie, tak żeby nie wdepnąć w szkło lub inne śmieci. Dlatego zawsze warto wybierać czyste, zadbane ścieżki w mieście lub te leśne. Powiedz nam, lubisz chodzić na bosaka? Dzięki, że jesteście, subujcie, lajkujcie i komentujcie i koniecznie zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam!